Kielce, róg ulicy Sienkiewicza i Małej. Jeszcze do niedawna, bo do 1919 roku, nie było ulicy Sienkiewicza. Była ulica Konstantego. Dziś jest rok 1920. Ja nazywam się Kazimierz Smoleński i właśnie w tym miejscu przeszło 15 lat temu założyłem cukiernię, która pomimo wielkiej wojny europejskiej i obecnej wojny z bolszewikami nadal działa. I właśnie w niej, od chwili, kiedy znów odzyskaliśmy niepodległość, o którą nadal musimy walczyć, co niedzielę, każdego tygodnia spotykają się bohaterowie naszej opowieści. Jan Nożyczkowski, powstaniec styczniowy, baronowa Leokadia Obertyńska, wdowa po polskim oficerze, Alfred Politkowski, profesor lokalnego gimnazjum oraz Alojzy Tolibowski, redaktor lokalnej gazety. Słyszeliście panowie, że przy gminie izraelickiej zawiązało się koło kobiet, które ma nieść pomoc polskim żołnierzom? Tak, tak. Oni wydali w mojej gazecie odezwę nawołującą do składania ofiar pieniężnych lub w naturze. No faktycznie. Tu jest napisane, że w zakres pracy koła wchodzi dostarczanie szpitalom bielizny, a rannemu żołnierzowi pożywnych potraw i gorącej strawy przychodzącemu żołnierzowi. No ja jeszcze dodam, że posterunek żywnościowy tego koła znajduje się na ulicy Kolejowej 65. A ja to, proszę panów, prawie codziennie chodzę do szpitala świętego Aleksandra. Przynoszę posiłki i upominki dla rannych żołnierzy. No i co, nie jest pan zazdrosny, redaktorze? Profesorze, proszę sobie darować takie niestosowne uwagi. Oj tam, no na żartach się pan nie znasz. No. Przecież ja też chodzę do szpitala i czytam tym biedakom książki, a tym, którzy sami mogą czytać, przynoszę odpowiednią literaturę. Ciekawe jaką. Cukiernia u państwa Smoleńskich, słucham. Tak, tak, już proszę pana redaktora. Panie redaktorze, telefon do pana. Jan Nożyczkowski dzwoni. Dziękuję, już idę. Dzień dobry, panie Janie. A wie pan, że rzeczywiście dobry? Bardzo dobry, Krzysztofu. Co pan taki bojowy? Bo rozbiliśmy konną armię Budionnego, redaktorze. Przecież to najlepsza sowiecka jednostka operacyjna. No i co z tego? Dostali rozkaz przerwania naszego frontu w rejonie Zamościa. Budionny planował zająć Zamość i Sokal z marszu. A tymczasem natrafił na zdecydowany opór polskiej załogi. Słyszy mnie, pan redaktorze? Tak, słyszę. Niech pan mówi. Podobno obroną Zamościa kierował Ukrainiec, jakiś pułkownik Marko Bezruczko. Jakiś bezręki po całodniowej walce Polacy pokonali kilkukrotnie liczniejszego przeciwnika, zmuszając go do odwrotu. Przecież to wielki cios w armię konną Budionnego. Siali ogromny postrach i dostali wreszcie tęgiego kopa. A jak? Proszę to wszystko opisać w tej swojej gazecie. Redaktorze, muszę się odmeldować. Zdaje się, że wzywają mnie do dowództwa. Do zobaczenia niedługo, no. I pamiętaj pan, aby ucałować ode mnie baronową. Ode mnie, no i od siebie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, panie Janie. Do zobaczenia! Ten Jan Nożyczkowski, on nigdy nie odpuszcza. To pokolenie powstańców styczniowych. Oni się niczego nie boją. Oni wąchali proch prawie 60 lat temu, kiedy walczyli o wolną Polskę. Dziś, kiedy zostały im ostatnie lata życia, kiedy odradzanie Polski staje się faktem, chcą przy tym fakcie być i widzieć wstającą z popiołów ojczyznę. Ta chwila to dla nich więcej niż złoto i największe bogactwa świata. A ja muszę przyznać, że darzę ogromnym szacunkiem pana Jana Nożyczkowskiego i jemu podobnych weteranów. Wróćmy jednak do stolika pod witrażem, przy którym siedzą pozostali bohaterowie naszej opowieści. Przecież to również niezwykli ludzie, którym polskie sprawy są
bardzo bliskie sercu. Lance do boku, a cóż to? Zdaje się, że telefon od pana Jana Nurzyczkowskiego wywołał ogromną radość wśród naszych wyjątkowych gości. No to za zdrowie pana Jana! Za zdrowie Jana! I za naszych żołnierzy! Za Polskę! Teraz to my będziemy stawiać bolszewikom warunki pokojowe. Póki co, to polski rząd otrzymał od komisarza do spraw zagranicznych, Czicerina, notę, że Sowieci zgadzają się na Rygę jako miejsce dalszych rokowań pokojowych. Sowieci się zgadzają. A, profesorze, niech pan pamięta, że walki z bolszewikami nadal się toczą. Jeszcze tej wojny nie wygraliśmy. Ale wygramy! Proszę pamiętać jednak, że już ponieśliśmy ogromny koszt. Tak, tak. I nie chcę, aby nasi chłopcy musieli ginąć wskutek przedłużającego się konfliktu. Trochę mnie poniosło. A przecież tam walczą moi uczniowie. Każdy z nich to wyjątkowy człowiek. A podobno wczoraj na stacji w Kielcach zatrzymał się pociąg z jeńcami. Tak, tak. To kolejny transport bolszewików do obozu jenieckiego. No, byliśmy tam z redaktorem. Tak? No, przecież o czymś trzeba pisać. No, ale jaka była atmosfera? No, jak zwykle, no, jeńcy stali się przedmiotem ogólnego zainteresowania. Ludzie wypytywali o różne szczegóły. No i co oni mówili? Opowiadali o ogromnej drożyźnie i zupełnym braku wielu artykułów. Podobno żołnierz bolszewicki otrzymuje 800 rubli miesięcznie, lecz to nie starcza nawet na kupno jednego funta sadła. Mówili też, że w Rosji panuje straszliwy terror. A terror stosowany jest także w armii. Jak to? No, w czasie bitwy każdej kompanii pilnuje oddział komunistów, złożony z kilkudziesięciu ludzi, których zadaniem jest czuwać nad zachowaniem się żołnierzy. I w razie najmniejszego oporu żołnierze są masowo rozstrzeliwani. Podobno na front bardzo często przyjeżdża Trocki i zachęca żołnierzy do wytrwania. Ale Lenin już jest niewidzialny. Dość już tej wojny i tych bolszewików. Czy już nic innego się nie dzieje? No, coś tam się dzieje. O. Nasz redaktor napisał ostatnio artykuł zatytułowany Sprawa sierżanta Mnicha. No tak, tak napisałem. Bardzo interesująca historia, choć nie wiem, czy się pani spodoba. Pańskie artykuły są nader interesujące, mój drogi redaktorze. Dziękuję. To ja pozwolę sobie przeczytać fragmencik. Ach, niech pan czyta. Z przyjemnością posłuchamy. Onegdaj Wojskowy Sąd Okręgowy pod przewodnictwem sędziego podpułkownika Kaczkowskiego rozpatrywał sprawę przeciwko sierżantowi 4. Pułku Legionów Mnichowi, oskarżonemu o szereg zbrodni. Mianowicie o wymordowanie rodziny żydowskiej w Piotrowcu w powiecie kieleckim, o zamordowaniu 3 osób w Dynowie w Galicji Wschodniej i o udział w napadzie na księdza Nowackiego w Chełmcach pod Kielcami. O, mon Dieu, jak nie wojna, to morderca i do tego Polak. Może niech pan już nie czyta, profesorze. O, skoro już pan zaczął, proszę przeczytać do końca. Mnich przyznał się do zarzucanych mu zbrodni. Ponieważ jednak od pewnego czasu począł zdradzać objawy pomieszania zmysłów, wezwany został w charakterze rzeczoznawcy dr Wurzelmann. Doktor w swojej opinii stwierdził, iż pomimo, że mnich jest zdegenerowanym typem, to zbrodnie popełnił z całą świadomością. Ale rozprawa została odroczona, ponieważ obrońca mnicha postawił wniosek o wezwanie w charakterze biegłego jeszcze jednego lekarza. Takiego typa powinno się natychmiast powiesić, bo szkoda na niego kół. Faktycznie, ta ostatnia rozmowa optymizmem nie napawa. Ale cóż zrobić, kiedy taka jest rzeczywistość? Nawet jeśli uwolnimy się od tych wszystkich zagrażających nam sił zewnętrznych, to czeka nas ogrom pracy przy odbudowie kraju, którego ludzie przez wiele lat zaborów byli podzieleni pomiędzy wpływy mocarstw o różnej kulturze, języku, ale również o różnym poziomie rozwoju gospodarki. Dziś Polacy, którzy do niedawna musieli walczyć przeciwko sobie w obcych armiach,
Teraz muszą się zjednoczyć, aby odbudować wspólną ojczyznę. Dlatego stawiam sobie pytanie, jaka będzie Polska za 100 lat? Czy historia znów nas podzieli? A może w pewnym momencie sami się podzielimy? Czy te wszystkie nasze zrywy niepodległościowe okażą się uzasadnione wobec przyszłych sił politycznych, które kiedyś mogą przejąć władzę i ponownie doprowadzić do polaryzacji społeczeństwa? Czy właściciel cukierni może sobie pozwolić na taką refleksję? Tu, na rogu ulicy Sienkiewicza i Małej, wszystko jest możliwe. Możliwe jest nawet to, że za tydzień znów spotkamy bohaterów naszej opowieści. Wysłuchali Państwo słuchowiska Radia Kielce w czasach bolszewickiej zarazy. Scenariusz, reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Konsultacja historyczna dr Marek Maciągowski. Wystąpili Jerzy Trela, Jan Nowicki, Teresa Bielińska, Mirosław Bieliński oraz Andrzej Cempura.